XIX wieku zostały one wybudowane podczas wojny 30-letniej w celu obrony miasta. I teraz nie wiem, czy byliście też w Burtanimo, tam Burtani, nie wiem, czy gdzie jest ta, to taka, byliśmy, a nie, to była Rada Miejska, to byliśmy tam razem w Holandii. Tam były takie olbrzymie kawały, to takie same były w Meppen. I to jest część, która została po tym, ponieważ te bardzo, tutaj były chyba 4 razy wyższe te wały. Ale później się okazało, że one i tak nic nie dają, bo tutaj było strasznie dużo bitew z Francuzami, ze Szwedami. Przez 3 lata Francuzi zajęli miasto, później Szwedzi. I tak ciągle przechodziło miasto w ręce, z rąk do rąk. I te mury, nie mury, przepraszam, tylko wały obronne chroniły do tego woda przed atakami. A to, co zostało, to tak zwięto właśnie 2/3, zasadzili mieszkańcy drzewa. To są bardzo stare drzewa i taka jest aleja naokoło miasta. To się ciągnie naokoło miasta. Tutaj odbywają się, ponieważ tu po lewej stronie jest liceum, to słychać, tu odbywają się różne takie koncerty dla młodzieży, a w zimę kiedyś tutaj było lodowisko, to znaczy robiono lodowisko, także można było, jak było zimno, ale teraz nie ma takich mrozów w zimach. To został wyzwolony przez 1. Brygadę Pancerną generała Maczka. I później przez 3 lata generał Maczek miał tutaj swoją, to znaczy on latał ciągle do Londynu i był tutaj rzadko, ale komendatura polska na cały Emsland była właśnie w tym budynku, gdzie jest teraz gazeta. I ten, tutaj przez 3 lata ten Emsland, zwłaszcza Meppen i później takie miasto Haren, 10 km stąd, było miastami polskimi. Szkoły były polskie, ulice były polskie, kościoły były polskie. Mieszkańcy zostali, musieli opuścić domy i mieszkali na barkach. I do tego nie mogą do tej pory tego zapomnieć. To jest najgorsze, nie? Tak tym Polakom. Ale właśnie tutaj ten generał Maczek i Polska Brygada Pancerna organizowali taki obóz jakby taki przejściowy dla Polaków, którzy tutaj byli na pracach, jak to się mówi, przymusowych, na robotach przymusowych w Niemczech. I oni później, część z nich chciała wrócić do Polski, a część nie chciała, ponieważ Polska była w rękach komunistów. Także to jest tak, tak. I większość na przykład tych oficerów, którzy wracali do Polski, to oni od razu byli aresztowani i wywożeni, prawda? Albo w więzieniach musieli to robić. Także tutaj ten Emsland jest z Polską bardzo związany.